Tegoroczni stypendyści to uczniowie wybitni, to uczniowie zdolni, jeśli chodzi o dziedziny nauk ścisłych, w tym przede wszystkim chemia. Mają tutaj osiągnięcia nie tylko szkolne, ale także pozaszkolne, ale także to uczniowie zaangażowani społecznie, wolontariusze, uczniowie, którzy angażują się w życie lokalnych, swoich lokalnych społeczności. Program stypendialny realizowany jest w partnerstwie z dwiema szkołami, Liceum Akademickim w Toruniu oraz debiutującym Technikum Chemicznym w Płocku. Wsparcie od fundacji otrzymało w tym roku 6 uczniów liceum i 2 uczniów technikum. Jest to też ogromna szansa, która przede wszystkim znosi barierę, jaką jest trudna sytuacja finansowa naszych uczniów. Pozwala im się rozwijać, pozwala im skorzystać z różnych kursów edukacyjnych, kursów języków obcych, z których być może nie mogliby skorzystać, gdyby właśnie nie ta pomoc. Liczymy na zacieśnienie współpracy między toruńskim liceum i płockim technikum. Wierzymy, że dzięki temu rozwój naukowy naszych nowych mistrzów chemii będzie bardziej efektywny. Fundacja wspiera edukację stypendystów przez cały okres nauki szkolnej, finansując zakwaterowanie, wyżywienie, zakup podręczników, pomocy naukowych czy też zajęć dodatkowych. Co miesiąc wyróżnieni uczniowie otrzymują także kieszonkowe. To jest ogromne wyróżnienie, myślę, że nie tylko dla mnie, ale także dla moich kolegów, którzy to stypendium otrzymali. Umożliwia ono nam pobieranie nauki w Toruniu. Myślę, że bez tego stypendium to nie byłoby w ogóle możliwe, tym bardziej, że ja na przykład pochodzę z miejscowości Skonina, to jest taka mniejsza miejscowość w Wielkopolsce i tam nie ma tak dużych możliwości nauki jak w Toruniu i myślę, że dzięki stypendium będę mógł się dalej rozwijać. Łącznie z tegorocznymi stypendystami fundacja obejmuje pomocą finansową 26 mistrzów chemii.